Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BQ, z tej strony Paweł, tak witamy się zawsze przy każdym odcinku Torment Stars of Numenera, a przed nami 28 gameplay, tak jak obiecałem na zakończeniu poprzedniego odcinka, przed nami będzie zadanie infekcja, czyli będziemy czyścić meander naszego umysłu z fragmentu rozpaczy. Zobaczymy, co nas tam czeka, powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, zobaczymy. O, jakaś ciekawa lokacja się szykuje. Co też tutaj się dzieje? Gdy wytaczasz się z portalu, kurczę, jak powrót z imprezy, gdy wtaczasz się do domu, gdy wytaczasz się z portalu, widzisz tymczasowe laboratorium. Nieregularne pomosty łączą kilka platform, każda zapełniona zakurzonymi maszynami, narzędziami i wyświetlaczami. Powiem wam, że przypomniało mi to mój ślub, a właściwie nie ślub, a wesele, bo ślub był w porządku, natomiast po weselu, w trakcie wesela pod koniec wpadłem na pomysł, żeby napić się z orkiestrą. Niestety orkiestra to była, było kilku tam Ukraińców, to byli tacy nasi znajomi. Nie ta liga, moi drodzy. Żona mi to do tej pory wypomina. Na środku każdej platformy stoi zbiornik z twardoszkła, świecący jak kule z ciemnego meandra, w którym się urodziłaś. Masz wrażenie, że tak jak kule, te zbiorniki zawierają twoje wspomnienia. Każdy zbiornik jest połączony z maszyną na tej samej platformie. Wszystkie poza najbliższymi zbiornikami przepełnione są kłębiącą się czarną krwią, co nie pozwala ci dostrzec, czy nawet wyczuć, co znajduje się w środku. Oleista powłoka w jednej z odległych maszyn uspokaja się, prawie jakby zauważyła twoją obecność. Zaczyna odpływać z urządzenia. Gdy czarny osad łączy się, rozpoznaje, że to fragmenty rozpaczy, silniejszy, bo cały czas karmią się twoją podświadomością. Ponieważ te fragmenty karmią się twoją energią nurtów, czujesz, że są ze sobą związane, przynajmniej teraz. Może udać się użyć maszyny w miejscu, by je zmanipulować. Błyska metalowy refleks, podświadoma odpowiedź na odebrane zagrożenie, przyzywająca odbicia twoich obecnych towarzyszy. Wezwij echa, by ci pomogły, stłum echa i sama zmierz się ze stworzeniami. O, shit. No wezwiemy echa, żeby nam pomogły. Dlaczego by nie? Powinno się przydać. Dzięki. Przyjemnie się, słuchajcie, to wszystko ogląda. Rzeczywiście tutaj graficznie pod tym względem gra jest fajna. Tak jak mówiłem wam poprzednio przy recenzji, brakowało mi walki w Torment Stars of Numenera, teraz właściwie co odcinek to jest komu dać w mordę. I to jest duży plus. Od kogo zaczynamy? Od Erikisa, tak? Czy Erikis dopadnie tutaj? Czekajcie. Aktualny cel. Uświetlij i zabij fragmenty rozpaczy czekające w twym meandrze. Użyj urządzeń laboratoryjnych, by przyciągnąć i złapać te stworzenia. Pozostały jeden fragment rozpaczy. Co ja tutaj mam? O, słuchajcie, tu są jakieś urządzenia. No to bombeczka. Zrobimy tak. Tutaj postawimy Erikisa. Włączymy mu oportunizm. Rin niech się ukryje. Będzie nas tutaj wspierała. 60% ukrywanie się. Zobaczymy, czy się uda. Udało się. Niech się ukryje koło tutaj Erikisa. Masz pewność, że to bezpieczne? Wiesz, Rin, nie mam pewności, czy to bezpieczne, ale jakoś będziesz musiała z tym żyć, dziewczyno. A my spróbujemy podejść do tego urządzenia. Zobaczymy, co zacz to urządzenie. Ja czuję się lepiej. Chyba nie uda nam się go uruchomić. Wymaga akcji. Zacznij ładować puls nurtu, by sparaliżować pobliskie cząstki. Spowoduj wyciek energii ze zbiornika, przyciągając fragmenty. Odsuń się od maszyny. No, na razie to się możemy odsunąć od maszyny jedno. Gdyż tylko tyle zdołaliśmy zrobić. Tu oczywiście przeteleportujemy Kali Stage. Czy Kali Stage jeszcze coś zrobi? Mogłaby się spróbować ukryć. Ezoterii na pewno nie. Rozpacz nie jest w zasięgu Ezoterii, bo to tylko 10 metrów, więc zakończymy ją tu. A ta gdzie polazła? Wow. Co ona robi? Jakaś taka dziwna jest. No dobra. Na razie Erikisowi włączymy oportunizm. Rin niech pozostaje ukryta. My zobaczymy, co tutaj możemy zrobić. Zacznij ładować, by sparaliżować pobliskie cząstki. Spowoduj wyciek energii ze zbiornika, przyciągający fragmenty. Dymy nurtu wylewają się z projektora, sycząc i parując jak woda na gorącej patelni, kiedy rozlewa się na podłodze. Fragmenty rozpaczy zawracają ku platformie. Powiem wam, że tak teraz, jak te efekty są, a zresztą tak jak sprawdzałem już na gameplayach, to macie możliwość obserwować sobie, ile klatek gra generuje.
No, przy szerszej perspektywie spada poniżej 100, jak się zbliżymy i mamy mniej szczegółów do generowania, no to mamy 125 klatek. No, wydajność całkiem także. Dobra, poczekajmy, zobaczymy co się będzie działo. Kali Stage, ty chyba wiele nie musisz robić na razie. Oportunizm, no to przywalimy jej. Za 6. Pięknie. Strasznie słaby. Rzeczywiście, Ricky się najmocniejszy to on nie był. No ale niestety rozpacz do łatwych przeciwników nie należy, bo ma dużą odporność. Przywaliłeś jej za 4. Kto teraz? Rin. A Rin niech na razie będzie sobie tutaj ukryta, będzie nas wspomagać. Nikogo leczyć nie musi. Ostatnio porzucone. Zobaczymy, co teraz możemy zrobić. Przywróć zbiornik do normalnego stanu. Kurczę, no to tak, przywrócimy zbiornik do normalnego stanu. Czyli przestał już chyba przyciągać rozpacz. I teraz próbujemy użyć zbiornika. Spowoduj wyciek, przyciągając fragmenty. Zacznij ładować puls nurtu, by sparaliżować pobliskie cząstki. Wirujące energie w zbiorniku zaczynają spowalniać i poruszać się zgodnie, łącząc się w widoczne wzory. Gdy maszyna pokazuje nagromadzenie energii, wskazuje, że paraliżujący puls wybuchnie przed twoją kolejną czynnością. No to dobre, na razie się przesuniemy tutaj, i tak nie możemy atakować. Kali Stage, ty powinnaś... Oj, kurczę, mogłem się przenieść zamiast używać tutaj chodzenia. Spróbujemy tą rozpacz pozbawić. Nie możesz się ze mną równać. Ej, pis, przywal znowu. Oj, mogłem się załadować za więcej. Rin, stoimy. O! Chyba zadziałało to, co miało zadziałać. Ostatni z fragmentów rozpaczy zostaje zneutralizowany. Czujesz się, jak przez twoje ciało i umysł przepływa chłodna bryza. Twoje mięśnie napinają się z siłą i zręcznością, jakiej nigdy wcześniej nie czułeś, a umysł szybuje z gracją od jednej myśli do drugiej, badając możliwości i wyrażenia szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jezu, co to za potwór językowy? Szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Stopniowo stajesz się świadomy cienia w swojej głowie. Rozpacz wciąż ma swoją kryjówkę gdzieś w labiryncie. Prawie całkiem się jej pozbyłaś, ale nie do końca. Ciekawe, gdzie jeszcze jest fragment rozpaczy. Być może w tamtym labiryncie, wiecie? Tam, gdzie była maszyna prawdopodobieństwa. Zobaczmy, co tutaj jest. Jakoś żeśmy tą rozpacz tu zamrozili. Maszyna już nie działa. Cała energia została uwolniona w postaci impulsu, który wpłynął na tę platformę. Zobaczmy sobie, co tutaj już się jest. Robi. Warto przeszukać trochę. Niska aromatyczna mgła otacza urządzenia. Każdy kompar wywołuje wspomnienie gdzieś w głębi ciebie. Pozwól wspomnieniom przyjść. Wirujący tłum, który rozciąga się przed tobą wzdłuż placu rządowego, liczy jak grzmot rozlegający się po całym mieście. Ludzie w nim są ofiarami, ocalałymi zwycięzcami i ostatni z ich wrogów klęczy przed tobą na szerokich schodach. Wyciągasz ręce, by ich uciszyć. Grzmot staje się powrotkiem, a potem cichym, głodnym ciężarem. Pragną zemsty. Ty też. Pragnienie jest tak silne. Oseti Telkotu, oświadczasz, morderca, niszczyciel nadziei. Tu wrzesłysząc te słowa. Dzisiaj nadszedł dzień twojego sądu, Ojczysz. Nadszedł dzień, w którym Tabatowie zapłacą za wszystkie zbrodnie popełnione przeciwko naszym obywatelom i przeciwko ludzkości w ogóle. Dziś nadszedł nareszcie koniec Tabatów. Tu szaleje z radości, pochylasz się i szepczesz skazanemu do ucha. Masz dwie możliwości, szybką śmierć albo nieśmiertelność, za którą zapłacisz ambicją i wolnością. Tabat patrzy na ciebie, jego dziwne oczy są szeroko otwarte. Dlaczego? Ponieważ jeden z twoich wyborów cię oswobodzi. Tutaj, teraz, szybko, a drugi da ci wolność, ale uwięzi cię w czasie. Ale pomyśl, pewnego dnia ja mogę umrzeć, a tego dnia ty wciąż będziesz tutaj. Oferuję ci dar, jeśli tylko jesteś w stanie go opanować. Zwycięstwo. Ale tylko wtedy, jeśli posiądziesz zabójczą sztukę cierpliwości. Tabat się krzywi, czuwając jakiś podstęp. Dotykasz go swoim umysłem, by pchnąć go ku temu, czego pożąda. Mruga, gdy ogarniają go fale umysłowe, grzmi, nie boją się śmierci, ale opowiem kiedyś, jak cię pokonałem. Odwracasz się i uśmiechasz, wskazując na maszyny, które podporządkują go twojej woli. Zastanawiasz się chwilę. Był potężnym wrogiem. Może zasługuje na coś lepszego niż bycie dowodem twojego triumfu. Powinieneś dać mu prawo dokonania własnego wyboru, myślisz. Potem przypominasz sobie twarzy rannych i umierających. Sam robisz mu zastrzyk.
Tak, skończyli, moi drodzy, Tabatowie. Tabatowie to był taki lud, który napadł na klify Sagusa. W pokonaniu Tabatów wziął udział chyba pan Wcieleń, z tego co pamiętam z historii. To małe urządzenie wydaje stary jest tu gdzieś. Dobra, to pierdoły do czytania są. Zatracasz się w zapachu jej włosów, smaku jej ozu, dotyku jej skóry, szarpiesz się z drzwiami i zamkiem i nie chcesz przerywać kontaktu z tą piękną, niesamowitą kobietą. Jeszcze zanim uda ci się otworzyć siłą drzwi, rzucasz z siebie ubrania. Gdy już byłeś w środku, reszta ubrań znika jak za dotknięciem różdżki. Miasto na zewnątrz jest hałaśliwe, moi drodzy, opowiadanko erotyczne nam się szykuje, ale nic nie słyszysz, gdy skupiasz się na jej oddechu, jej oczach i jej ciele, a dzień znika tak jak przed chwilą twoje ubrania. W końcu dzień znika przed chwilą tak jak twoje ubrania. W końcu wiele godzin później zapada noc, a wypadacie na potargane łóżko. Ona zasypia, szepcząc ci do ucha, co moglibyście osiągnąć razem. Myślę, że już po tym potarganym łóżku wiadomo, że coś razem osiągnęliśmy. Gdy już zadowolony oddech ogrzewa twoją piersi, rozmyślasz. Nigdy nie spodziewałeś się, że Saosa Limeri będzie taka, gdy ją odnalazłeś. Chciałeś tylko wykorzystać jej pozycję i kompetencje, ale w krótkim czasie stała się kimś dużo ważniejszym. Ona sprawia, że zastanawiasz się nad wszystkim, do czego dążyłeś przez wszystkie te lata. Bogowie, nie pamiętasz, byś tak bardzo się w kimś zakochał od czasów nie pojawia się inne wspomnienie i przypomina ci o twoim celu. Słuchajcie, to jest wspomnienie, jedno z wspomnień pana Wcieleń. On, że słuchajcie, to blisko było, żeby Salimei podbiła jego serce. Czyżby pan Wcieleń, postępowanie pana Wcieleń było motywowane jakąś miłością? Odszykuje nam się historia. To, czego pragniesz w tej chwili, nie możesz osiągnąć od stuleci, które poświęciłeś na budowanie obecnego życia. Głaskasz Salimei po włosach, a nurty przedostają się do jej stu. Niszczysz jej miłość do ciebie, przywracając ją ponownie do pracy, o której rozmawialiście. Przywracasz jasność jej umysłu i odbudowujesz jej uczucia. Nie chcesz tego utracić, ale nie możesz porzucić swojej ambicji. Leżysz w łóżku, czekając, aż się obudzi, aby ponownie rozpocząć pracę. Pojedyncza łza spływa ci po policzku, wycierasz ją. Och, moi drodzy, łzawe story jest najlepsze. Powiem wam, że warto było to przeczytać. Naprawdę warto było to przeczytać. Co to jest? O. Fajne. Gotowa. Możemy jeszcze raz? Super, bomba. Wtedy można chyba uciekać przed rozpaczą, wiecie? Obrazy migają w powietrzu, wyświetlane przez tę samą maszynę, powtarzając w kółko tą samą scenę. Przepraszam. Gdy przyglądasz się urządzeniu, czujesz, że sięga do twojego umysłu, wciągając wspomnienia na powierzchnię. Niepotrzebnie czytałem te pierdoły. Obserwujesz wyświetlacz pokazujący obrazy przez kryształowe pryzmaty. Obrazy i kolory stanowią poszarpaną tęczę. No tu jest kolejna literówka. Jak w każdej dotychczasowej wersji maszyny, a powinny stanowić jeden błyszczący obraz, by funkcjonowała tak jak powinna. Sfrustrowany syczysz przez zaciśnięte zęby. Ile lat musisz zmarnować, próbując harmonizować te energię? Czy ten wysiłek jest bezowocny? Wyłącz to, warczysz. Twój asystent nie zwraca na ciebie uwagi. Jeszcze chwilę, mruczy, tylko chwilę. Klęczy pod panelem kontrolnym i dokonuje drobnych poprawek. W odpowiedzi obrazy i koloru łączą się. Kłóca z wielkim uśmiechem na ustach. Wiedziałem, śmieje się. Słyszałem, jak do mnie szepcze, jakby chciałoby to zrobić. To moje arcydzieło. A teraz do dalej? Nie jesteś pewien, czy młody porzucony mówi do ciebie, czy do maszyny. Gapisz się na jego tył głowy. Bez wątpienia jest utalentowany. Musisz przyznać, że w pewnych kwestiach przewyższa nawet ciebie. W końcu po to stworzyłeś jego ciało, tak, a nie inaczej. Ale teraz, gdy osiągnął to, czy będziesz śmiał pozwolić mu wrócić na wolność? Zna teraz twój największy sekret i trzyma twoją przyszłość w swoich rękach. Ale masz do niego jakąś słabość. Zabicie go byłoby kiepskim podziękowaniem. Zamiast tego odzywasz się. Mazow! O, Mazow! Szepczesz, odwraca się, a w chwili, gdy nawiązujecie kontakt wzrokowy, ogromna siła tej psionicznej mocy pokonuje jego słabą obronę. Wchodzisz do jego wspomnień i wymazujesz szczegóły ostatniego roku pracy. To prymitywny sposób, niczym cios młotem, ale mówisz sobie, że to lepsze niż zniszczenie go. Prawie w to wierzysz. Słuchajcie, to są ewidentnie wspomnienia pana Wcieleń. Ludzki pan był ten pan. Nie będziemy czytać już tych pierdółek. Oszczędził Mazowa, a mógł go zniszczyć. Maszerujesz w słońcu przez, jak ci się wydaje, wiele dni. Słońce nie porusza się na horyzoncie, a nieznośny upał zabił całe życie na tej równinie. Zaczyna ci brakować wody i poważnie zastanawiasz się nad porzuceniem tego ciała. Nagle jednak dostrzegasz
Nagle jednak dostrzegasz kształty migoczące na horyzoncie. Wypuszczasz zwiadowcę. Powie ci, czy to fatamorgana, czy cel twojej podróży. Strzela w niebo i znika ci z oczu. Wraca z dobrymi wieściami. Odkryłeś oazę w pewnym sensie. Odkryłeś oazę. Trzy kropki w pewnym sensie. Powinien pauzę zrobić. Ciężko kroczysz do przodu, marząc o lepszych butach. Gdy wreszcie dochodzisz do zbieraniny byle jakich chat, gromadzą się wokół ciebie prymitywni ludzie, błagający cię w dziwnym języku. Oferują ci trochę cennej wody, a ty siadasz, by nauczyć się podstaw ich języka. Po jednym dniu umiesz na tyle, by zrozumieć ich błaganie. Mówią, że czyhający w jaskini ukradł ruch słońca. Błagają cię o pomoc. Po drzemce zaczynasz spinaczką do jaskini. W środku znajdujesz zapomnianą instalację, więżącą w sobie konstrukt. Ten odzywa się do ciebie przez umowisko zwalonego sufitu i twierdzi, że zażądał od tubelców, by usunęli gruzy. Gruzy, gdy nie chcieli go odkopać, aby mógł powrócić do swojej pracy, zamknął również w bańce czasowej. W końcu zmądrzeją, podsumowuje. Nie masz na to czasu. Potrzeby konstrukta są nieistotne w porównaniu z zapotrzebowaniem na wodę. Koncentrujesz się, zbierasz swoje moce i nurty, które badałeś. Wyobrażasz je sobie jako ostrze i rzucasz nimi w obwody konstrukta. Maszyna wysila się, starając się obronić, ale nie ma szans z tą nową energią. Syczy i umiera, a ty czujesz szarpnięcie, gdy czas znowu rusza. Patrzysz na swoje dłonie. Skóra zwisa z tych gwałtownie wygłodzonych rąk. Wysoka cena za ochronę mieszkańców wioski. O. Rzeczywiście jakaś... A, chodźcie, tutaj window się przeniesiemy. Tej historii nie jestem w stanie związać z tymi wydarzeniami, które miały miejsce, więc nie wiem, jakie ona ma konotacje tutaj. Więc nie powiem nic mądrego. Wchodzisz do tawerny i wszystkie twarze zwracają się ku tobie. Ciche rozmowy milkną. Znają cię i wiedzą, po co tu przyszedłeś. Aldeila Taul wspiera pobliską klawę, a miejscowi... Klawę. Dobrze, myślałem, że chodzi o kawę. Wspiera pobliską klawę, a miejscowi ludzie mają oko na kapłana Aul. Wiedzą, jak niebezpieczne są numery wykopywane przez naukowców, a zważywszy na bliskość wiecznej bitwy, wiedzą, co oznacza twój tatuaż. Przeklęty porzucony. Nie dajesz im satysfakcji i nie patrzysz. Idąc do baru, czujesz jednak, jak na sali narasta napięcie. Właściciel tawerny nie patrzy ci w oczy. Wiesz, co będzie dalej. Zdychasz i odwracasz się w stronę sali. Przed tobą stoi duża przesadzista kobieta. Nie jesteś tu mile widziany, porzucony. Wasza piekielna wojna to nieszczęście. Nie chcemy tu żadnych porzuconych. Wynoś się stąd, albo na bogów pożałujesz, że tego nie zrobiłeś. Czujesz, jak narasta i wiruje w tobie energię. Uśmiechasz się złowrogo, tkając sieć nurt. Nie masz pojęcia, z kim rozmawiasz. Nie jestem zwykłym porzuconym. Jestem ich twórcą, jestem autorem wiecznej bitwy, jestem panem wcieleń, a okażecie mi szacunek. Szybko rozkładasz ręce, a nurty wylewają się z ciebie. No i drodzy, taki trochę dupek czasem ten pan wcieleń był, taki trochę... to wspomnienie już żeśmy oglądali. No tak. Zobaczmy jeszcze sobie, co to jest za maszynu. Wygląda naprawdę dziwnie. To wygląda dokładnie tak, jak komora rezonansowa. Laboratorium musiało zostać zbudowane w oparciu o wspomnienia związane z pierwszymi eksperymentami tego już pana. Moi drodzy, słuchajcie, przyjdziemy sobie przez te drzwi, a ja niestety muszę zrobić małą przerwę, gdyż fizjologia. No to wracamy do gry, moi drodzy. Słuchajcie, przechodzimy. Tak, przechodzimy stąd, robimy rząd i spadamy stąd. Zobaczymy, czy zadanie nam się zaktualizowało, czy też jeszcze gdzieś będziemy musieli pokonać cząstki rozpaczy. Mam nadzieję, że tak. Wspomnienia były w każdym razie ciekawe. Najbardziej zadziwiło mnie to, że pan wcieleń kochał, pan wcieleń nienawidził, pan wcieleń jest taki dziwny. Udało ci się. To całe miejsce jest jakby... nie wiem, jak to ująć, jaśniejsze. Nie rozpędzaj się jednak. Rozpacz wciąż jest w stanie cię zabić bez większego wysiłku w prawdziwym świecie. Znać mazowa, nim cię dopadnie. A już nie będziemy sobie. Jestem gotowa do drogi żegnaj. Słuchajcie, nasze meandry przypominają wzorem nasz tatuaż. Tak? Zadanie jest zamknięte, zakończone, czy jak to wygląda? Zakończone zadanie infekcja. Fragmenty będące pozostałością po wtargnięciu rozpaczy do labiryntu zagnieściły się w wielu miejscach. To zrobiliśmy. Wpływ rozpaczy został kompletnie usunięty, bez narzucanych przez nią ograniczeń. Mogą sięgnąć do dodatkowych rezerw mocy, zarówno moje myśli, jak i ciele. Ciekawe, co to za rezerwy są. No zobaczymy. Może nam jakaś nowa umiejętność przybyła? Who knows? Robimy rząd, spadamy stąd, zobaczymy naszą postać. Długo żeśmy spędzili w tym labiryncie umysłu czasu, aż dwa zadania, właściwie trzy zadania, bo z Eritisem. Przepraszam, a gdzie ja jestem? Wróciłaś! Przygoda czeka! Gdzieś!
Pstry, ho, ho, miałem rację. Ona wcale nie była martwa, tylko ranna, cedzi. Dzieci stają się nieuważne. Wiecie co, jestem bardzo głęboko zaskoczony tym, co się w tym momencie stało, bo poszedłem spać w jednym miejscu, a obudziłem się w drugim. Tak jak kolega na koleniach, którego z łóżkiem z namiotu żeśmy wynieśli i położyliśmy spać z gaśnicą na środku placu apelowego. Darłówek kolonie pod namiotem. Słuchajcie, nie ogarniam tego, co się tutaj stało. Dlaczego się nagle tutaj pojawiłem? Jeszcze w środku jakiegoś eventu. W momencie, kiedy ja padłem, no to moja drużyna przecież żyła. Co oni robili, kiedy ktoś przenosił moje ciało? I to są chyba ci ludzie, z którymi ja walczyłem na początku, bo tak podobnie ubrani. Nie wiem, czy to jest jakiś bug w grze, czy o co chodzi. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się muszę po tym otrząsnąć. Zrobiliśmy zadanie z infekcją, a w kolejnych gameplayach będziemy starali się rozwikłać dalsze części gry. Było miło mi się z wami spotkać. Trochę taki otumaniony się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, okej.